martwię się o ciebie, naprawdę musisz wyjeżdżać? A może zostałbyś i znalazłbyś pracę gdzieś tutaj bliżej domu? No na pewno dasz sobie radę? Ale mamo, to jest bardzo dobra praca. Teraz muszę dać sobie radę. Za 3 dni wyjeżdżam. Dobrze. Jeżeli podjąłeś taką decyzję, to masz z naszej strony pełne wsparcie. Ale pamiętaj, jeżeli kiedykolwiek będziesz myślał o swoim domu, wiedz, że zawsze masz do kogo wrócić. Drzwi są dla ciebie zawsze otwarte.
przestanie wyżywać owoce jego miłości. Patrzcie, jak ludzie reagują. Już jak będzie, jak nie roku serca było. Słuchajcie, wielka to nowina. Śliczna panienka porodziła syna. Położyła go w żłobie, a nie było miejsca w gospodzie. Owinęła go w pieluszki i tuliła nocąc piosenki. Chodźmy, zatem tam za wzgórze. Tam pasterze pasą owcy. Podzielmy się z nimi dobrą nowiną. Nasz Zbawiciel przyszedł na ziemię. Ale czy to wypada budzić ich w nocy? Są przecież zmęczeni po ciężkiej pracy. Nic nie szkodzi. Trzeba bowiem, by dzieciątko nie było samotnym w żłobie. Ono przyszło spotkać się z ludźmi. Dalej, dalej! Budźmy ich! Budźmy!
złoto, mirra i kadzidło. Jezusowi na pewno będzie miło. Oni przybyli z bardzo daleka. Wiedzieli bowiem, że Jezus, Zbawiciel, na nich tu czeka. Wiesz co? Bardzo tęsknię za naszym synem. Myślałam o tym, że on wyjechał i myślę, czy nie zrobię tego dlatego, że my się starzejemy, że jemu nie podoba się to, w kogo się zmieniamy. Pomyślałam, że napiszę do tego list. Co ty myślisz? Dobrze. Kochany synu, jeśli kiedyś zobaczysz, że jestem stara, że brudzę się w trakcie jedzenia, że nie potrafię się ubrać, miej cierpliwość. Pamiętaj o czasie, jaki ja spędziłam na uczeniu ciebie tych samych czynności. Jeśli w rozmowie z tobą powtarzam wciąż te same zdania, wysłuchaj mnie, bo kiedy ty byłeś mały, musiałam co wieczór opowiadać ci tę samą bajkę, póki nie usnąłeś. Jeśli nie zechce się myć, nie wiem, nie zawstydzaj. Pamiętaj, że kiedyś ja musiałam użyć wielu wybiegów, żebyś zechciał wejść do wanny z wodą. Jeśli zauważysz moją ignorancję w zakresie nowych technologii, daj mi czas potrzebny na oswojenie się z nimi. Nie patrz na mnie z ironicznym uśmiechem, bo ja miałam wiele cierpliwości w uczeniu ciebie. Abecadła. Jeśli w trakcie rozmowy zapomnę tematu, daj mi trochę czasu na jego przypomnienie. A jeśli mi się to nie uda, nie denerwuj się. Dla mnie nie jest najważniejszą rzeczą to, co mówię, ale to, że potrzebuję przebywać z tobą. I to, że chcę być wysłuchana. Może ty dodasz od siebie parę słów do naszego syna. Dobrze. Zapisz proszę. Jeśli moje zmęczone nogi nie nadążą za tobą, nie traktuj mnie ciężaru, lecz podejdź do mnie i podtrzymaj mnie swoimi mocnymi ramionami. Kiedyś to ja podtrzymywałem ciebie, gdy stawiałeś swoje pierwsze kroczki. Kiedyś odkryjesz, że mimo wielu popełnionych przeze mnie błędów, zawsze chciałem dobrze, że starałem się jak mogłem, by droga do twojej dorosłości była gładka i bezpieczna. Proszę, daj mi trochę swojego czasu. Daj mi trochę cierpliwości. Daj mi swoje ramię, bym mógł oprzeć na nim głowę. Jak ja to robiłem dla ciebie, gdy przytulałem cię, jak byłeś urwisem. Pomóż mi stawiać ostatnie kroki. Pomóż mi zakończyć moje ostatnie dni w miłości i zrozumieniu. W zamian dam ci uśmiech i miłość, które mam dla ciebie od zawsze. I zakończ. Kochamy cię ponad wszystko, nasz drogi syneczku. Twoi rodzice. Mamo, tato, wróciłem!
przebaczenia, szczególnie króluje w naszych parafiach. Bardzo serdecznie tutaj i ojcu Albinowi, i pani katechetce Jadwidze, pani Basi, pani Dominice, panu Sławkowi i mamie tutaj, pani Kucharskiej, panu Eliuszowi. No i wam, kochani młodzi artyści, no urzeczyliście nas, a ojciec Armin ma teraz wypisane taką szczególną rozpiskę jeszcze, tak, to jak przeczyta to, co napisał tam, warto, warto. Ponieważ dzisiaj na głowie została Wiktoria Światowa. Paulina Kołkowska. Najwyższy w hierarchii wśród aniołów to archanioł Laura Piskowska. One mają serca wyszyte buchem, dlatego z taką subtelnością i wdziękiem przekazała dobrą nowinę. Podobnie pasterze Jakub Obrowski. Sebastian Beczak, Michał Boszek. Jestem pewien, że światło, które nieśli po kościele, dotarło także do waszych serc i zrozumieliście sens tych jasełek, że świat jest potrzebny do tego, aby znaleźć drogę do maleńkiej miłości. Trzej królowie, którzy w Chylu się pojawili, to Kamil Olszewski, Maria i Józef to święta rodzina, Maja Cistoń i Fabian Piskowski. Ta para nie wymaga żadnego komentarza, wystarczy popatrzeć. Ale gdybyście chcieli wiedzieć, jak w takim krótkim czasie zmontować naprawdę świętą, dobrą rodzinę, na potrzeby jasełek, to odsyłam do pani Mai Kucharskiej. Przemek Kruszyński zaczął pracę zawodową już w pierwszej klasie gimnazjum. Idziemy takich rodziców też, nie? Popatrzcie jeszcze w tamtą stronę. Pani Barbara Cieślak razem z mężem Sławomirem oraz pani Jadwiga Losse dyrygowali profesjonalnym chórem złożonym z uczniów klas trzecich i drugich szkoły podstawowej. A swojego głosu życzyła nam pani Dominika Emińska. Wychowawczyni pierwszej klasy gimnazjum. I ojcu Albinowi dziękujemy. I w przygotowaniu sztuka przez Polski. Mogę to zdradzić. Ojciec Albin już tekst ode mnie dostanie. I to już wkrótce kolejne przedstawienie. Bóg zapłać wszystkim. Dziękuję.